Pod koniec stycznia na komisji lokalowej miała zostać omówiona sprawa rodziny Kardasiów i Dudków, ale nie była. Rodzina czeka na mieszkanie socjalne od 7 lat. Urzędnicza opieszałość i brak lokali dla osób z wyrokiem eksmisji są przyczyną tego rodzinnego dramatu i pewnie kilkudziesięciu innych. Warunki, w jakich 7-osobowa rodzina musi żyć, są skrajnie trudne. Mamy grzyb, mamy wilgoć, pleśń, woda się nam czasami po ścianach leje w kącie. No i mamy problem z ogrzewaniem przede wszystkim, bo za ogrzewanie płacimy kolosalne pieniądze. W tym przypadku kolosalne pieniądze za prąd to 1000 zł miesięcznie. Łącznie z pozostałymi opłatami utrzymanie mieszkania kosztuje 1400 zł. To dużo, a za takie warunki na pewno za dużo. Rodzina popadła w finansowe tarapaty. Dług za czynsz wynoszący w 2004 roku 14 tysięcy urósł do 60 tysięcy. Pomimo tego, że dorośli członkowie rodziny mają pracę, nie są w stanie poradzić sobie z zaległościami. Jest nierealne przy naszych dochodach, bo wtedy jak jeszcze zapłacimy czynsz, zapłacimy gaz, no to zostaniemy bez środków do życia, a jest nas tu 7, więc no gnębią nas tutaj te opłaty i gnębi nas ta wilgoć, nikt się tym nie interesuje. Komisje chodzą, oglądają, rozglądają się, każdy patrzy i nikt nic nie robi. W mieszkaniu komunalnym rodzina żyje od 26 lat i wilgoć jest tam od zawsze. Nie było jej widać, bo wysuszały ją specjalne diody i centralne ogrzewanie. Teraz muszą grać elektrycznymi grzejnikami. Grzyb rozprzestrzenił się tak, że walka z nim jest niemożliwa. Ciężko mi się oddycha tutaj. Tu czasami tak śmierdzi jak ze studzienki kanalizacyjnej. No to ja chora mam problemy, nie mówiąc o dzieciach, które są zdrowe. No i moja wnuczka ma 3-latka, jest uczulona, jest alergiczką na pleś, grzyb, wilgoć. No ostatnio po wizycie pani doktor stwierdziła, że to jest typowy pacjent alergologiczny. I jak zależy córce na dziecku, to powinna dziecko zabrać i wyjechać stąd. No ale no niestety nie każdego stać na to, żeby wyjechać. Dzieci chorują bez przerwy na choroby dróg oddechowych, a kupienie lekarstw pożera sporą część domowego budżetu. No jest bardzo ciężko. Dzieci wymagają non-stop lekarza, non-stop chorują. Przecież to jest praktycznie dwoje dzieci w wieku szkolnym, gdzie miesiąc w miesiąc dzieci chorują. Opuszczają, robią się oczywiście nadrabianie później. Jest naprawdę bardzo ciężko. Ja nie pracuję niestety, mam pieniążki z funduszu, z opieki, pomoc opieki społecznej, no ale niestety leki wymagają jednak. To jest kwota 300, nawet 400 zł miesięcznie. Oddychanie tutaj jest problemem. Tak jak na przykład córka, która ma astmę i jest alergiczką na to, jest non-stop zakatarzona, non-stop kaszle, non-stop wizyty u lekarza. No a pranie, no, niestety, wyciąga się synowi ubrania do szkoły, no to są mokre, wilgotne, śmierdzące. Nieraz bywają nawet zielone, że się wyciąga w kropki zielone. Meble się rozsypują. Pomocy postanowili szukać w Urzędzie Miasta, ale bez skutku. Przede wszystkim chodzimy do burmistrza. W tamtym roku żeśmy chodzili równomiernie co 2 tygodnie do burmistrza. Bez przerwy byliśmy odsyłani. Mieszkań nie ma. On nam nie wybuduje mieszkania, nie ma mieszkań. I tak w kółko od kwietnia chodziliśmy. W artykule pan burmistrz się wypowiedział, że będzie starał się, aby sprawa została rozpatrzona na temat naszego mieszkania, które jest własnością burmistrza, że będzie rozpatrywany, czy moglibyśmy wejść na to mieszkanie. Niestety sprawa nie była w ogóle rozpatrywana na komisji lokalowej i nikt się tym nie interesował. Burmistrzowi Dariuszowi Rzepce pokazaliśmy materiał, który nakręciliśmy w mieszkaniu rodziny i zapytaliśmy, czy jego zdaniem jest to sprawa nagląca i czy nie należałoby zaktywizować działań. Tym bardziej, że obiecał rodzinie pomoc, a sprawa dalej stoi w miejscu. Urzędnicy tłumaczą, że takich historii rodzinnych jest w mieście więcej i nie są w stanie każdemu pomóc od razu. O ile kolejka do lokali komunalnych nam się w ciągu ostatnich lat zmniejszyła, skróciła, o tyle zwiększyła się kolejka tych, którzy mają tytuły eksmisyjne i którzy winni być skierowani do lokali socjalnych. Trudno nam jest na bieżąco jakby realizować te skierowania do lokali socjalnych. W przypadku tych państwa jeszcze jest dodatkowy kłopot, mianowicie kilka lat temu, kiedy wyrok eksmisyjny został przez sąd wydany. Tam było, ile wiem, chyba jedno dziecko, teraz jest już troje, więc ta rodzina per saldo jest już dziś 7-osobowa.
a więc trzeba lokal bardzo duży dla nich znaleźć. Burmistrz zrobił już pierwszy krok, a mianowicie uzyskał opinię prawników co do tego, że można byłoby rozdzielić rodzinę i poszukać dwóch mniejszych lokali. Być może tak będzie łatwiej, o ile Państwo zgodzą się na takie rozwiązanie, to na pewno skróci to nasze starania o definitywne rozwiązanie ich kłopotu. Rodzina nie ma siły już czekać, a samodzielnie z problemów nie wybrnie. Co miesiąc chodzimy i co miesiąc mamy nadzieję, że jednak ten miesiąc będzie dla nas szczęśliwy, że jednak ktoś nam powie, że mamy to mieszkanie, możemy się wyprowadzać. No ale to są takie nasze złudne nadzieje, które po wizycie u pana naczelnika czy na wydziale, na komisji lokalowej spływają z niczymi. Nadal wracamy do rzeczywistości, do wegetacji, bo to nie jest mieszkanie w takich warunkach, tylko wegetacja. Tu dzieci nie mają się gdzie uczyć. Meble na środku stoją zapleśniałe, więc gdzie tu, o czym my mówimy? Na dzień dzisiejszy naszym marzeniem jest dostać mieszkanie, żeby te dzieci miały w końcu warunki do wszystkiego. Do wszystkiego naprawdę. I żeby było ciepło, nie musiałam się martwić, że niestety grzejnik wysiadł, trzeba myśleć, trzeba iść kupić nowy grzejnik, że trzeba leki non-stop dzieciom wykupywać. Emilia Kotnie z Górka, Przegląd Okuski Live.